Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Obiecałem kolory i są kolory, najbardziej kolorowe miejsce jakie mogłem, to znalazłem dzisiaj dla Was. I porozmawiamy w tym odcinku na temat prostej rzeczy. Dla osób, które dużo latają, to jest banał, ale dla osób początkujących może ten odcinek wnieść pewną wartość. A mianowicie porozmawiamy na temat trzech sposobów sterowania położeniem gimbala. Jeżeli chodzi o wychylenie, zwykle standardowo mamy wychylenie 90 stopni, czyli z pozycji top-down do pozycji na wprost. Przy zmianie ustawień możemy podejść 30 stopni wyżej. Ale są też takie sposoby, żeby nie tylko poprzez wychylenie i kontrolę kółka gimbala czy potencjometru gimbala sterować jego położeniem. Są też inne, dzisiaj Wam to pokażę. Zatem zapraszam do odcinka. Mamy już sygnał satelitarny, wszystko gra. Tradycyjnie auto moje będzie naszym modelem, jako że mamy listopad. Nie ma ładnej pogody, jest mocno zachmurzone niebo. Weźmiemy sobie w kadr moje auto, żeby przynajmniej ten kadr nie był pusty. Okej, to co chciałem pokazać na początku, to jest używanie klasycznego kółka do sterowania gimbalem, tego potencjometru. Jak widzicie, wychylenie działa bez problemu. I teraz to, co jest charakterystyczne, że tutaj mamy to wychylenie w zakresie od minus 90 stopni, tak jak teraz jest, aż po zero, czyli skierowany dron jest na wprost, to co nagrywam w tej chwili. Ale w ustawieniach control mamy możliwość i mamy menu gimbala i tutaj jest Allow Upward Gimbal Rotation. To jest dokładnie to i dzięki temu ustawieniu jesteśmy w stanie podejść ponad tę linię, która tutaj określa nam położenie zero. Jesteśmy w stanie wychylić się wyżej, a mianowicie do 20 stopni. Druga możliwość sterowania to jest klawisz funkcyjny i tutaj mamy faktycznie Recenter Gimbal, to jest to ustawienie. I zobacz, teraz przy jednym kliknięciu mamy taką sytuację, że gimbal wędruje nam na dół, po drugim kliknięciu ląduje nam na wprost, ustawia nam się na wprost, tak? Na dół 90 i na 0, czyli tutaj, żeby przejść wyżej, musimy kółkiem gimbala podejść, sterowania gimbala podejść jeszcze wyżej. Widać, że tutaj mamy ekspozycję automatyczną w tej chwili, bo faktycznie nam się wszystko bardzo mocno zmienia, ale o to chodzi. Jeszcze raz pokazuję. Jednokrotne kliknięcie, drugie kliknięcie i podchodzimy wyżej. Te 20 stopni już trzeba samemu sobie zasterować. Ostatnia technika to jest wodzenie palcem po ekranie. Zobacz, co się dzieje. Przestawiamy palec i trzymamy. Tak? I w tym momencie jesteśmy w stanie w całym zakresie wychylenia gimbala, teraz jest na dole, wykorzystać pełną ruchomość. W niektórych modelach, tych droższych, jesteśmy w stanie nawet tego gimbala przesuwać na boki. Natomiast tutaj ta ruchomość, jeżeli chodzi o mini, ona nam daje tylko możliwość sterowania góra-dół. I zwykle, jeżeli jest aktywna ta funkcja, to powinieneś mieć takie kółeczko. Tak, tylko góra-dół, nie ma tutaj sterowania na boki. W niektórych modelach, na przykład Mavic 2 Pro, można śmiało sterować na boki tym gimbalem. Zobaczmy sobie w takim razie praktyczny przykład. Mam gimbala 30 stopni pochylonego w dół i teraz delikatnie cofam się w trybie cine, bardzo delikatnie i powoli, bo jesteśmy nisko. Jeżeli jesteś wyżej, możesz to zrobić oczywiście dużo szybciej, na większych prędkościach. I teraz zobacz, że delikatnie też ląduje sobie gimbal do pozycji 0, czyli przechodzi do pozycji 0 i stopniowo, w sposób kinowy, jesteś w stanie nam pokazać miejsce akcji i opowiedzieć fantastyczną narrację właśnie używając tak prostych środków przekazu jak bardzo delikatne sterowanie wychyleniem gimbala. To jest tyle. W tej chwili jesteśmy na minus 1 i kończymy tę sekwencję. Biorąc pod uwagę na przykład tylko takie pole widzenia, jak teraz widzisz,
Faktycznie, może się okazać, że za chwilę wlecimy w przeszkody, tym bardziej, że miniak nie ma żadnych sond. Natomiast jeżeli klikniesz sobie raz, od razu widać, że nic się nie dzieje, że tutaj jest pełne pole i można śmiało podziałać. Przykład wodzenia po ekranie, bardzo fajnie to wygląda, można delikatnie przesunąć gimbala do góry i w dół. Właściwie on koresponduje z samym kółkiem. Czy ja wiem, czy jest to idealnie pomocne? Może tak, nie wszystkie osoby lubią wykorzystywać lewą rękę, bo pewniej czują się wykorzystując prawą i to jest też taka możliwość, żeby tym prawym palcem sobie zasterować faktycznie gimbalem i zobaczyć, co jest pod nami. Także to są te trzy możliwości. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny i że dał Ci pewną wartość. Jeżeli tak, to prośba o like i komentarz pod tym filmem. Jeżeli jesteś zainteresowany czymś więcej, mam cały warsztat produktowy dotyczący Mini 2, eksploatacji i wykorzystania na maksa tego drona. Jestem też autorem szeregu warsztatów aplikacyjnych i produktowych. Bardzo Cię proszę o sprawdzenie platformy Drone Bootcamp. Szereg wykładów jest też i warsztatów darmowych, także zapraszam. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie już niedługo. Pozdrawiam, cześć.